Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale, ja jestem Kinia i dzisiaj słuchajcie, otworzymy dosyć tani, chyba 70-60 zł kalendarz adwentowy z Rossmana i to jest ten z tymi gumeczkami Invisibubble, nie wiem jak to się wymawia, ale to są takie gumki sprężynki, powiem wam, że ja je lubię, a te gumki są chyba dosyć drogie, wydaje mi się, że jedna kosztuje coś około 9-10 zł, a jak tutaj mamy 24 okienka, więc jakby była w jednym jedna gumka, no to się opłaca, także co, bez przedłużania, otwieramy. Spróbujemy ten kalendarz nagrać tak na płasko, bo powiedzieliście, żeby właśnie spróbować. Także nagrywamy, jak mówicie, okienko numer 1. Chcę wam jak najbardziej to pokazywać, więc będę po prostu wam tak przybliżać. Okej, zaczynamy z okienkiem numer 1. Oczywiście musiałam to rozwalić, no bo jakbym nie mogła rozwalić. O, ale ładna! Patrzcie, w okienku numer 1 jest ta taka klasyczna sprężynka, ale kurde, nigdy nie wiedziałam, żeby ta sprężynka miała jakąś kokardkę lub jakieś ozdobę. Ej, i tutaj jest z tyłu logo. Ej, podoba mi się to. Ja w ogóle lubię te gumeczki. Ej, podoba mi się to. Nie, to jest naprawdę fajne. Dobra, zaczynamy. Fajnie, zaczynamy fajnie. Podoba mi się to. Biorę to ze sobą do Wrocławia. Numerek 2. Halo, dzień dobry. Mamy dwójkę. Numerek 2, tu już jest coś mniejszego, czyli może tutaj będzie ta klasyczna gumeczka. Boże, ja nie wiem otwierać. Tak. Mamy klasyczną gumeczkę brązową i słuchajcie, czy wy też tak macie, że jak je kupujecie, to one są takie małe, a potem jak już je trochę nosicie, to one po prostu są tak ogromne, że nawet jak się na rękę chce założyć, to się nie da, bo jest za duża. Bo u mnie to tak jest po prostu za każdym razem z tymi gumeczkami. Ale spoko, mamy brązową. Lecimy dalej. Myślę, że ten kalendarz będzie się otwierało bardzo szybko, no bo tutaj nie ma co się rozwodzić nad jedną gumeczką, także nie będziemy tutaj 10 godzin gadać. Otwieramy szybko, żeby zobaczyć, co jest w środku. Okej. Okay. I tutaj mamy taką przezroczystą, jak ja to mówię. Patrzcie, ta jest jakaś większa, ta jest mniejsza. Albo może ta jest na włosy z większą objętością, a ta na włosy z mniejszą objętością. Daje się znać, czemu to jest mniejsze, czemu to jest większe. Może gadam głupoty. Okienko numer 4 już jest w ogóle jakieś takie mini. Może to będzie jakaś spinka. Ta firma w ogóle ma spinki do włosów. Ja tylko z tej firmy znam te gumeczki. Nic innego nie kupowałam od nich, tylko te gumeczki zawsze. I w okienku numer 4 mamy taką dziwną chyba wsówkę, patrzcie, ona jest tak i można ją wywinąć tak. To mi się nie podoba, jedna wsówka w jednym okienku, taka malutka, to nie, wolałabym gumeczkę, szczerze mówię. Okienko numer 5, otwieramy, a myślałam, że to taka sama, nie, to nie jest taka sama. Ta jest taka przezroczysta, a tutaj w piątce jest taka jakby metaliczna, o, do paznokci mi pasuje. No to spoko, mamy taką, ogółem ja lubię kolory gumek takie przezroczyste, albo takie wiecie, cieliste, pod kolor włosów, tak jak tutaj ta brązowa, bo nie lubię jakoś, jak mi się tak wiecie, oznacza coś tak mocno na tych włosach, także te kolory dla mnie są spoko. Okienko numer 6 i oczywiście mamy Mikołaj. I co tu mamy? O, czarną! O, właśnie nie powiedziałam jeszcze, że czarne gumki. To są ulubione kolory gumek. Dajcie znać jak u was. I w siódemce mamy, nie powiem wam co mamy, bo nie widzę. Słuchajcie, to jest jakaś ulepszona gumka, patrzcie, o kolorze tęczy. Ej, ale fajna! Tak, że ona jest przezroczysta, ale w te przezroczyste coś ma włożone kolorowe coś. I to wtedy się wydaje takie kolorowe. Ej, ładne, ale wolę chyba przezroczyste. Ale kurde, no głupie by było jakby cały kalendarz był w przezroczystych gumeczkach, także musi być coś innego. Okienko numer 8, malutkie, myślę, że to będzie jakaś też taka mniejsza. Teraz jest mniejsza przezroczysta. Dobra, to coś musi o coś z tym chodzić, że tutaj jest nagle, tu jest większa, tu jest mniejsza, to chyba o to chodzi, że może tutaj do takich włosów grubszych, a to do chudszych włosów, że chodzi o tą objętość. Zdaje się, czy ja dobrze gadam. Czy może to jest do jakiejś innej fryzury, to jest do jakiejś innej? O, a ta czarna jest taka pośrednia. Ta jest największa, ta jest średnia i ta jest najmniejsza. Tutaj o coś musi chodzić, aczkolwiek ja zawsze brałam jak leci te gumki, nie patrzałam jakoś. Wiecie, że powiedziałam o tych mikołajkach i nie otworzyłam tej numer 6, także otwieramy teraz okienko numer 6 i mamy tą przezroczystą. Teraz w tym rozmiarze średnim. To jest przezroczysta w rozmiarze dużym, ta jest średnia, ta jest mała. Okej, czy to są trzy rozmiary, a tu jest ta metaliczna. Dobra, już kumam. A w dziewiątce mamy, już mógł być inny kolor. O, ładne, świąteczny, pasuje do kalendarza. Znowu jest takie te przezroczyste, a w środku jakby jest taki rzemek złoty. To nie jest takie, wiecie, chamskie, mocne złoto, tylko takie miniące się. Podoba mi się ten taki zamysł właśnie, że to nie jest takie, wiecie, chamskie w tym kolorze, tylko jakby takie miniące się na ten kolor. Popatrzcie, to jest w środku taki rzemek. O, widać to? Widać. Szybko idzie ten kalendarz. Nie wiem, no ale co tutaj się wiecie, co tutaj się więcej rozwodzić? Jak tutaj jest gumka do włosów, to nie będziemy 2 minuty gadać o jednej gumce, żeby tylko odcinek był dłuższy. Po co tak dużo gadać? O, coś w dziesiątce jest dużego, bo ciężko się mi otwiera to. I okienko numer 10. O nie, znowu ta wsówko coś. To jest wsówka normalna, tylko ta jest większa, bo ta była mniejsza, przezroczysta, ale to jest wsówka? Czy może to jest, że tak możemy... Nie, no to jest wsówka mi się wydaje normalna taka. Nie podobają mi się te wsówki, wolę gumeczki. Okienko numer... O, jaka ładna! O! Patrzcie!
matowo-różowa. Jednak będę się rozwodzić tymi gumeczkami. Ej, ten kolor jest piękny. Chyba jednak będę nosiła kolorowe gumki. Zmieniłam zdanie. Nie będę nosiła tylko przezroczystych, będę nosiła też różowe. Śliczna jest, taka matowa. Myślę, że jakby nie była matowa, to by nie była taka ładna. Chociaż może, ale nie, ten matowy piękny kolor. No, podoba mi się bardzo. Numerek 12 i jesteśmy już w połowie kalendarza. Mówię, szybciutko idzie. I w okienku numer 12 mamy ten rozmiar największy. I tutaj mamy taką różową, ale nie matową. I ona jest dosyć bardzo cieniutka. Muszę poczytać o tych gumeczkach, że co to znaczy jakieś cienka, gruba, bo tu jest jedna cienka, druga gruba. I tutaj też mamy w środku ten taki różowy rzemyk, a tak to ona jest przezroczysta. O co tutaj chodzi z tym, że jest cienkie, grube? Niedoinformowana jestem. Zaraz mi napiszecie, Kinia, otwierasz kalendarz, a nie wiesz, a o czym otwierasz. Wiem, o czym otwieram, o gumkach do włosów. Aczkolwiek ja jestem normalnym użytkownikiem gumków do włosów i nie wiem wszystkiego o nich. Nie jestem ekspertem. Okienko numer 13 i mamy zwykłą czarną, tylko też tutaj mieliśmy mniejszą, teraz mamy większą i chudszą, także chyba, nie no, bo ja też, ja zawsze miałam te małe, one się tak rozciągały. Te małe też się tak rozciągają na takie duże. Patrzcie, jakie 14 jest mini. A co tu będzie w tej 14, to jest takie mini? Tutaj w ogóle coś jest? Co jest? Pierwszy raz widzę taką gumkę małą. Ej, może to jest taka gumka, jak się robi taki warkoczyk jakiś malutki na głowie czy coś. Może jaka maleńka. Pierwszy raz takie coś widzę. No ale kurde, żeby dać to do dzielnego okienka, takie zapcha dziurę chyba. No ale może chcieli dać w paru rozmiarach, także spoko, akceptujemy. Jak będzie takiej więcej, to nie akceptujemy. 15, coś podłużnego. Boże, tu będzie znowu ta głupia wsówka. No Jezu, jest ta wsówka głupia. I ona jest teraz większa. Była mniejsza, przezroczysta mamy większą. Przezroczystą i mamy też większą taką. Ale nie podobają mi się te wsówki. No i co o nią robimy? Tak? Ej, ładna jednak jest. Ej, to ładnie wygląda jednak. Niepotrzebnie zhejtowałam ciebie w słówko. Ładne to jest. Zjeżdża z włosów bardzo. Gdzie to trzeba zamknąć? Czekajcie. O tak, o się zamykają. Dobra, ogarnęłam już, o co tu chodzi. Poplątałam sobie włosy. Ale spoko, ładna jest. Ej, dobra, to jednak niepotrzebnie cię zhejtowałam, słówko. Jesteś ładna. Przechodzimy dalej. 16, 16, 16. Ja po prostu w tych kalendarzach ja nie widzę tych numerków. Jeżeli tak się otwiera cały czas, to te numerki znikają. Dlaczego ja 16 otworzyłam już? Czemu ja otwieram ten kalendarz jak taka łamaga? Dobra, 17. Teraz już idziemy dobrze. I mamy znowu tę taką gumkę, że tutaj w środku jest włożona między przezroczystą. Ona mi się bardzo podoba. To nie jest złoty. Tu był złoty. Tu jest taki bardziej pomarańcz. Taki rose gold, chociaż ten jest taki rose gold, to ten jest taki rose gold gold, że jest taki bardziej gold niż rose. Rozumiecie, o co chodzi? No i mamy taką kolejną gumeczkę. 18, coś większego. Ciekawe, co będzie 24. Mamy nadzieję, że będzie też gumka z tą wstążką. Była przepiękna. Moi drodzy, to już na pewno nie wiem, co to jest. Ja podejrzewam, że to... Może też jest jakaś na głowę coś... Nie, to na pewno nie służy do tego, do czego ja próbowałam. Proszę dać znać, do czego to służy, bo ja naprawdę... Ej, to jest może kolczyk na ucho? Nie, nie wiem, co to jest. Patrzcie. Kolczyk na ucho. Nie, to nie jest kolczyk na ucho. Proszę dać znać, do czego to jest, jeżeli wiecie. Podzielcie się ze mną, bo ja niestety nie wiem. Dużo osób mi właśnie pisze, że lubi oglądać moje kalendarze wędowe, dlatego że śmiesznie gadam albo coś robię innego. Że jestem właśnie sobą i to jest prawda. Jestem sobą, otwieram sobie ten kalendarz na swój sposób. Nie otwieram idealnie, rozrywam sobie okienka, gadam głupoty. Tak właśnie u mnie jest. I tutaj mamy grubą gumkę, jakąś tą taką przezroczystą. Ona jest grubsza od wszystkich. I mam tutaj takiej drugiej grubej, także to jest najgrubsza. Może ona jest do takich jakichś takich najcięższych włosów. Spoko, może być. Nie było takiej. Patrzcie, jak to okienko otworzyłam. Dobra, przechodzimy do numerka 20. Tutaj będzie ta mała wsówka. Jeżeli to będzie ta mała wsówka, to jestem wróżką i nie da się tego otworzyć, bo to trzeba wepchnąć. Dobra, wspomogłam się tym czymś do skórek z poprzedniego kalendarza z Action. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to was zachęcam, jeden z poprzednich na moim kanale. I mamy tutaj kolejną tą wsówkę. Bardziej mi się podobają te przezroczyste, ale mamy dużą w tym kolorze i małą i tak samo z tych przezroczystych. Jest komplecik. Jak wiecie, my kompleciki bardzo lubimy. Okienko numer 21. Może tak będzie lepiej otwierać się. No kurde. Nie, jednak nie. Wracamy do starego otwierania, czyli rozrywania. I mamy teraz tą grubszą gumeczkę w tym kolorze rose gold gold. Znaczy ona jest mniejsza, ale grubsza, a ta jest większa, ale chudsza. Także mamy kolejny komplecik. Mam nadzieję, że w tym okienku 24 będzie ta ze wstążką, bo strasznie mi się ona spodoba. Serio. Mam nadzieję, że ta będzie z jakąś, nie wiem, złotą albo czerwoną na święta, by było fajnie. I tutaj mamy grubszą gumeczkę z tej serii czarnej. Takie całe serie nam układa, że wszystkich rozmiarów mamy chyba z tych kolorów, którą dali. Nie, tylko jedna jest taka. Jedna jest matowo-różowa, także nie mamy do nich kompletu. I przezroczyste przedostatnie okienko. Co to jest? Patrzcie! To jest gumka i musicie zrobić kokardkę z tego. Ej, to jest fajowe. Podoba mi się to bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. O, jeszcze tutaj macie logo. Śliczne to jest. Takich więcej, pani Invisibubble. Takich więcej poprosimy. Za rok to po prostu cały kalendarz taki. Dobra, i okienko numer 24, czyli Wigilia. Wszyscy kochamy to.
Scrunchie, mamy scrunchie. Myślałam, że będzie kolejny z kukartką, ale nie, jest scrunchie. Spoko, scrunchie bardzo lubię. O kurde, nigdy nie miałam scrunchie z tego Invisibubble. Wiecie co? W środku jest taka normalna sprężynka. Ta scrunchie jest na takiej, o, na takiej sprężynce. Ej, spoko, nigdy nie miałam takiej. Ciekawe, jak się będzie nosiło. Tak to miałam normalne bez tej sprężynki. Także będę testować i dam wam znać, czy lepsze właśnie ze scrunchie z sprężynką, czy bez. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu gumka. Oceniłam ten kalendarz w sumie 7 na 10, bo nie jest taki zły, ale nie jest też taki, wiecie, jakiś za super. Jest spoko. No jakby kto kupuje ten kalendarz, to raczej wie, że w firmie, która produkuje gumki do włosów, nie znajdziemy kosmetyków, tylko te gumki do włosów. Cena tego kalendarza nie jest jakaś taka, myślę, przerażająca, bo te gumki ogółem nie są tanie, nie kupimy ich za złotówkę. Przypomniałam się, że w TK Maxie kupowałam takie, że wiecie, taki jakby zestaw tych gumek i były 3 gumeczki za 15 zł, ale to było, że w TK Maxie było tanie, nie? Normalnie to kosztuje więcej. Taka ciekawostka, że jak chcecie, to w TK Maxie macie tańsze te gumeczki. Także co? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i co? Widzimy się już niedługo. Pa!